Hej, cześć, dziewczyny, ja nazywam się Koliga, to jest kolejny odcinek, zagramy w Prince of Persia Zapomniane Piaski i lecimy sobie dalej, co my tutaj mamy do zrobienia. To jest jakieś przejście, to generalnie mamy chyba... Nie, tylko mamy jedną możliwą drogę, także idziemy tam, gdzie nas prowadzi gra, nie będziemy kombinować specjalnie. I skok. Tak jak widać, te wszystkie pułapki, znaczy nie pułapki, wszystkie takie zręcznościowe elementy wydają się dosyć skomplikowane, ale są proste. Naprawdę fajnie się to gra padem, bardzo przyjemnie. Nie wiem jak było na klawiaturze i myszce, obawiam się, że ciut gorzej. Generalnie wszystkie części Prince of Persia, jak do tej pory gram na klawiaturze, poza tą, Uriora, Zapomniane Piaski Czasu i Dwa Trony przechodziłem zawsze na klawiaturze. Myślę, że i w sumie nigdy nie grałem na padzie w tej gry. Okej, tu jest coś, ruszyliśmy. Pytanie, co my tu mamy zrobić? Jak mamy to ruszyć? Okej, dobra. Trzeba się teraz wrócić. Nie. Tutaj skocz. Wait. Na spokojnie, ponieważ trochę się rozpędziłem. Dobra, tu mamy skoczyć na tę platformę. Z tej platformy zapewne tutaj. Stąd zapewne tutaj. No. Okej. Dobra. I co stąd mamy zrobić? Okej. Tutaj mamy młodek, po którym mamy się wspiąć. Teraz do góry. No i git. Chyba trochę przesadziłem, ale jednak się udało. Dobra. Może sobie uzupełnimy co nieco punkty. Okej. Kolejna dźwignia. Nie chcę pomijać, chcę zobaczyć co tutaj się stanie. I mamy dość do... Aha, jesteśmy tutaj. I tu pojawiła się kolejna dźwignia, z której skorzystamy. Okej, mamy to znowu przesunąć, zapewne o dwa razy. Okej, teraz mamy się wrócić. Nie wydaje się to być specjalnie skomplikowane. Wow, ale zakręcił kamerą. I tak, tutaj. I co dalej? No nie wierzę, że tam doskoczę. Czy mamy jeszcze raz to? Zaraz, coś mi tu nie pasuje. Przecież ja tam nie doskoczę. Rozejrzyjmy się, ale tu nic nie ma. Zaraz przepchniemy jeszcze raz te dźwignie i zobaczymy co się stanie. Okej. Dobra, co w tej pozycji możemy zrobić? Raczej nic. Tą pozycję będziemy potrzebowali, gdy będziemy chcieli skoczyć tam dalej. Więc to nie jest to, co chcemy. Potrzebujemy to. Ale przy tej pozycji nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Zaraz. No nie mam bata, żeby tam skoczył. Mogę spróbować, ale... No nie. Ewentualnie... Mam jeszcze inny pomysł. Stopnie to w ten sposób.
Wróćmy się. Tu też coś jest w ogóle. Co teraz się stanie? Muszę odkryć, jak działa ten cały mechanizm i wtedy... Okej. Mamy to po naszej stronie. Kamera strasznie wariuje, jak stamtąd wracam. Ale dobra, i mam jeszcze pozycję... Tak. Aha, dobra, to już jest okej. Dobra, i teraz to by się zgadzało. Zapomniałem kompletnie, że jest to druga dźwignia i... Okej. Co my teraz mamy zrobić? Okej. Początkowe było dosyć trudno, ale rozgryzłem to. Trzeba tam skoczyć. Gdzie to nas zaprowadzi? Mamy kolejne dwie dźwignie, z którymi będziemy musieli zapewne trochę popracować. Ale tu coś się toczy, jakiś kamyk. Dobra, o co tu chodzi? Mamy to jakoś specjalnie ułożyć. Nie wiem, co ja w ogóle zrobiłem, ale to było totalnie na farcie. Czyli gdy zatrzymamy czas, zapewne będziemy mogli wtedy zdziałać coś. No tu nic nie jesteśmy w stanie zrobić nawet. Aha! Musimy tak zrobić. Dobra. Okej. That's the throne room. Malik must be nearby. Zobaczmy z drugiej strony. Warto jednak zwiedzać każdy teren, ale tu nic nie ma. Także skoczymy sobie dalej. Okej. Zjazd. Ja sam dół. Najwyraźniej. Ale to coś mi nie pasuje. Ja nie jestem w stanie tam skoczyć. Myślałem, że jestem, że mógłbym tam gdzieś na bok iść, ale chyba jednak się nie da. Okej.
coś przekombinowałem. Dobra, teraz. No. To było dosyć banalne i teraz zapewne czeka nas walka. Musi. Albo i nie musi. A mamy kolejnego takiego bossa. Oni chyba za każdym razem inaczej wyglądają, co jest akurat interesujące. Zajmijmy się tym bossem może najpierw. Chociaż nie wiem, czy najpierw małe zdjęć, czy... Chyba na tym małe zdejmiemy. Będzie tak najbezpieczniej. Polega. Mam pancerz. Nie jestem w stanie go zaatakować. Od przodu przynajmniej. Co jest? A, silnymi atakami, dobra. Cofnę czas, żeby nie mieć aż takiego, aż tyle straconego życia. Dobra. Jeszcze jeden czas. Dobra, pięknie. Bardzo skurczy byk i teraz pewnie coś rozwali i nam zrobi przejście, także zajebiście. No, dokładnie tak jak mówiłem, mamy przejście dalej. Pytanie, czy jest tutaj jakieś takie znowu ulepszenie fajne? W sensie nie ulepszenie, co ten dzbanek taki z ciekawymi, interesującymi rzeczami, ale nie wiem, czy on tutaj będzie. Może być trochę dalej, ale coś czuję, że on gdzieś jest w pobliżu. Musi być. Mamy ulepszenia dostępne, także zaraz sobie coś ulepszymy. Ale chyba nie jesteśmy w stanie nigdzie tutaj się wspiąć, ani nic takiego. Także pędzimy sobie dalej. Okej. Okay. I pytanie, co by sobie ulepszyć? Myślałem nad tym wirem, a ewentualnie też myślałem nad pancerzem drugiego poziomu, ale wir może być taki trochę OP. Jak to powiedzieć? Zobaczymy. Przynajmniej na obrazkach, na screenshotach to wyglądało bardzo potężnie. Na takich chyba wyższych poziomach. Muszę się tutaj rozglądać za jakimiś przejściami fajnymi. Nie o to mi chodziło? Dobra. Znowu nie o to mi chodziło? Bardziej o coś takiego? O, na farcie.
okej. Jakoś poszło. Swarte. Sala tronowa. No i mamy kolejne przejście właśnie, widzę. Do jakiegoś fajnego skarbu. Tak, przeczuwam. No co, nie bez powodu, bo coś takiego by tutaj było. No właśnie. Pięknie. To mi się podoba. Jak to mówi bolec. To mi się podoba. O to chodzi. Mamy znowu tego chwyta. Zaraz. Nie no, chyba nie jest koniec gry. Coś tu się dzieje nieciekawego. Wow. Trochę nie bardzo. Dobra. Zobaczmy, że tu nic nie ma. Nie. Dobra, jakoś wyszło. Zaraz. Okej. Dobra. Rozumiem, o co chodzi. Mamy się wrócić, zjechać. Pomóc, czy on go sam zabije? Pancerz. Dobra, ta walka wydaje się ma być prosta. Zaraz, co mam się liczyć? Bez tej cholery. Co mam zrobić w tym momencie, kiedy on się leczy? To nie było sprawiedliwe, to co się tu stało. Teraz już zrozumiałem, o co chodzi. Pytanie, czy ucieknie? No właśnie, raczej tak. No, musimy się do niego dostać. Banki się przydadzą, może będzie tutaj. Cholera. Przypomina mi się motyw z Warrior Weavinga. Tutaj golem rzucał księcia. Ok, już widzę, jak to mam myśl. Golem rzucał księcia tymi wybuchającymi zwierzakami. Ale czemu nie mogę na tym skoczyć? What the fuck? Halo? Nie czaję. Coś się zbagowało?
coś jest ewidentnie zbugowane. What the hell? Zajebiście. Dobra, chyba muszę zrestartować i dojść do tego momentu od nowa, ponieważ no, nie jestem w stanie tego przejść zaraz. Dobra, przy tej ostatni punkt kontrolny. Inaczej tego nie zrobimy. Dobra, pominamy cutscenkę. Tego nie jestem w stanie pominąć. Ale widać, są tam cegły, po których da się przejść. The fuck? Dobra, tutaj znowu wystąpił ten błąd. Zresztą nie mogłem jakoś skoczyć na te cegły. Nie mam pojęcia czemu. Może jednak dało się skoczyć, ale jakoś to źle robiłem. Zaraz. Tak. Olejmy te beczki. No jednak się dało, że to trzeba było to odpowiednio do tego podejść. No cóż. No tak mnie przede mną uciekał? Fantastycznie. Wahaha! Znowu. Cholera. Ha! A jednak wrócił po miecz. Taka zabawa w kotka i myszka. No okej, okay. Mam jeszcze szkieletę. Co mi było łatwiej. Ja zabijemy szkieletem, bo zawsze to jest więcej doświadczenia dla nas. I w tym miejscu sobie zakończymy kolejny odcinek, także do usłyszenia przy następnej okazji. Trzymajcie się, mówię do was, Kelly. Hej!